Witam i zapraszam tym razem na filmik z produktami Bath & Body Works. Może nie zacznę od mgiełek wyjątkowo, tylko zacznę od tego, co dostałam. Dostałam taką kosmetyczkę wraz z paczką. Wiadomo, nie jest to żaden szał, ale w sumie się przyda, bo wyjeżdżam na urlop i takie gadżety jak najbardziej są mile widziane. Więc taką kosmetyczkę dostałam przy zamówieniu. Zamówienie składam na Allegro. I teraz tak. Co by tu najpierw? Najpierw może antybakteryjne, delikatne, pieniące się mydło do rąk. Jest to zapach Warm Vanilla Sugar. Z tej serii jest również mgiełka, balsam i pewnie jeszcze jakieś inne produkty, o których nie wiem. Natomiast zapach jest bardzo, bardzo słodki, taki właśnie waniliowo-cukrowy. Mydło fajnie się pieni, od razu jak się naciśnie, to wyskakuje taka pianka. O, może można zobaczyć. Delikatnie, nie chcę mocniej naciskać, bo no bo po co? Taka pianka wyskakuje od razu, naciera się ręce, myje się, pięknie pachną, słodko-waniliowo, także super. Pojemność tego mydła to jest 259 ml, bardzo, bardzo fajne. Ok? Następnie mam takie malutkie coś, antybakteryjny żel do rąk, Sweet Pea, zapach to Sweet Pea, Pocket Bag, czyli jakby wersja taka kieszonkowa. Tak jak mówiłam, jest to żel antybakteryjny, też kupiłam go z myślą o czekającej mnie niebawem podróży. Zapach jest taki delikatny, taki kwiatowy raczej, nieinwazyjny. Jeszcze go nie używałam, ale myślę, że fajnie się sprawdzi w podróży, kiedy trzeba będzie, kiedy nie będzie gdzie umyć rąk, a trzeba będzie dziecku powiedzmy podać coś do jedzenia, więc myślę, że to będzie jak najbardziej się sprawdzało. To jest wersja taka malutka, kieszonkowa, 29 ml. Ok. Następnie błyszczyk. Into the Wild, Wild Berry. Liplicious. Tasty lip color. Nabłyszczający błyszczyk z takimi tutaj warstwami. Nie wiem, czy to widać. Ten jest w kolorze takim różowawym. Nadaje piękny połysk. Nie skleja ust, no ma bardzo fajny zapach, taki jagodowy, zresztą nazwa Wild Berry też o czym świadczy, zapach jagodowy i smak słodki, jest słodki w smaku, nie skleja ust, fajnie nabłyszcza, także no świetny błyszczyk, naprawdę. To jest jeden i jeszcze jeden zamówiłam, tym razem taki w kolorze toffee, myślę bardziej karmel toffee, coś takiego, taki bardziej beżowy błyszczyk. I to jest Into the Wild Guava Nektar, nektar z guawy, rzeczywiście owocowy zapach, słodki smak i takie samo nabłyszczenie, tak samo świetne jak w poprzednim błyszczyku i również nie zlepia ust. Te błyszczyki mają pojemność 14 ml, więc nie są jakieś bardzo małe. Bardzo fajne opakowanie, zresztą też z taką srebrną zakrętką. No ciekawe, myślę, ciekawe rozwiązanie. Dobrze, teraz może przejdziemy do mgiełek. Pierwsza to Be Enchanted Fragrance Mist. Z tej serii też jest balsam do ciała, chyba masło do ciała, no cudawianki jak zwykle, jakaś tam woda toaletowa. No zapach jest taki bardzo, bardzo owocowy, tak bym to określiła. Owocowy z domieszką kwiatów, może białego piżma. Jest owocowy, ale jednocześnie delikatny. To nie jest owocowy ulep. Absolutnie nie. Ten zapach absolutnie nie przypomina zapachów eskady, jeżeli wiecie o czym mówię, bo zapachy eskady są bardzo owocowe, zwykle bardzo ciężkie. Mówię tutaj o tych sezonówkach. Bardzo ciężkie w sensie słodkości. Chodzi mi tutaj o słodkość owoców. Natomiast ten jest taki zdecydowanie delikatniejszy, dziewczęcy, bardzo, bardzo uroczy. Be Enchanted, 236 ml. Tak. Następnie, o takiej samej pojemności jak mnie mam, tak, jest to taka sama pojemność, Black Raspberry Vanilla. Waniliowo-malinowy zapach, po prostu. Po prostu waniliowo-malinowy, rzeczywiście zgadza się, no, to co czuję zgadza się z tym co jest napisane na opakowaniu. Kolor też zresztą mówi, że to jest malinka. Bardzo, bardzo fajny zapach, słodziutki, idealny na lato, na wiosnę.
Następnie mamy Carried Away i to też jest 236 ml. To już jest zapach taki świeższy troszeczkę, natomiast też z nutą słodkości. Trochę kojarzy mi się z praniem, z jakimś płynem do płukania tkanin. Tak mi się kojarzy. Lekko słodki, aczkolwiek z sporą nutą świeżości. Ja nie wiem, czy tutaj nie ma gdzieś kwiatu bawełny. Nie są podane składniki, natomiast myślę, że mogło być dodane coś, jakiś akcent bawełniany do tego zapachu, bo rzeczywiście sprawia wrażenie takiej czystości, świeżości, z domieszką czegoś słodkiego. Carried Away. Ok. No i to jest właśnie mgiełka Warm Vanilla Sugar. To jest ten sam zapach jak mydło do rąk, które pokazywałam wcześniej. Zapach cukrowo-waniliowy, tak samo jak to mydło, bardzo ciepły, ale nie jest to bardzo ciężka wanilia, taka raczej delikatna. I też 236 ml. Dobra. Następnie Japanese Cherry Blossom, kwiat wiśni. No to jest zapach moim zdaniem dość ciężki, nawet jak na mgiełkę. Jest słodki, jest wiśniowy rzeczywiście, aczkolwiek z domieszką czegoś, nie wiem, może ambra to jest, co jakby tonuje tą słodkość. Słodkość przez ten składnik jest troszeczkę przytłumiona i nabiera on w pewien sposób takiej szorstkości troszeczkę. Z szorstkości, nawet na pograniczu kwaśności. Wiem, że dziwny to jest opis, ja po prostu mówię, co ja czuję. Ale jest to zapach duszny, jest to zapach dość duszny, dość intensywny. Niech nikogo nie zmyli, że to jest mgiełka, jest to naprawdę intensywny zapach. Japanese Cherry Blossom i to jest akurat wersja mniejsza, bo jest to pojemność 88 ml. W ogóle dziwne mają te pojemności. Jakieś takie nierówne, nie wiem, 236, 88, dziwne. No dobra. Następnie Paris Amour i też 88 ml. Zapach taki kwiatowy, kwiatowo-owocowy, tak bym go określiła, bardzo uroczy, romantyczny, Paris Amour, zresztą nazwa też mówi o tym, czego możemy się spodziewać po prysznięciu się tym zapachem. Tak, zdecydowanie Paris Amour, romantyzm, kobiecość, randkowanie, flirty itd., tak mi się to kojarzy, kwiatowo-owocowy zapach, także też polecam. Dobra. To były w zasadzie wszystkie filmiki na temat Victoria's Secret Bath & Body Works. Wszystkie dwa. Myślę, że jeszcze pewnie w przyszłości będą jakieś powstawać. Natomiast na dzisiaj to by było tyle i dziękuję bardzo za uwagę.